Jestem Jurek, przyjaciel Mariusza. Dlaczego Ewy nie ma? Nie ma, bo zerwali z sobą. Ona go zgłosiła, jego partnerka, kobieta. Dopiero co z nią rozmawialiśmy. Nie udało się po raz kolejny. Ma chłopak pecha. Oni długo byli ze sobą? 3 albo 4 latka. 4 lata i 3 dni. I 3 dni przed programem pani postanowiła się wycofać. Tak. To jest nie pierwszy raz z tego, co mówisz, że kobieta go zostawia. Tak, pierwsze małżeństwo, dziecko, drugie małżeństwo. No, miłość niesamowita, też dziecko, rozwód. Byłeś przy tym? Przy jego... Nawet na ślubie. Ślubach i rozwodach? Na tym drugim, nie, na rozwody nie lubię chodzić. Czy jesteś takim jego przyjacielem z krwi i kości? Tak, tak, tak. Odkąd się znamy, tak. Bo był dyrektorem gminnego ośrodka kultury w Rokietnicy. Czyli to jest dość poważnie wykształcony facet. Tak. Czy on jest społecznikiem, on robi dużo dla ludzi? Oj tak, bardzo dużo. Czyli ma dobre, duże serce. Oj tak. Został zwolniony z tej funkcji dyrektora GOKU. No wiesz, to co mówisz sprawia, że ja siedzę coraz niżej. Zostawia go żona. Tak. Zabiera mu dziecko. Mhm. Zabierają mu pracę, którą kocha, dla której się poświęca i oddaje. I teraz zostawia go kolejna baba. Zgadza się. Nadal jestem w szoku, ale może nawet dobrze się stało. Reperujemy, cerujemy jego życie. Wszystko, co pomoże. Niestety, takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, ale Malwina już leci na ratunek. Ha. Cześć. Cześć! No wiesz, taka miejscowa. Dobra, dlaczego tutaj? Co tutaj zapraszasz dziewczynę na randki? Każde miejsce jest dobre do tego, ale myślę, że ze względu na to, że pracuję i tutaj i mam, jak to powiedzieć, do czynienia z tramwajami. Mam do czynienia z tramwajami. To brzmi enigmatycznie. Jestem kontrolerem biletów. O matko. Najbardziej znienawidzony zawód świata. Każdy szuka pracy, żeby zarobić, żeby móc otrzymać dziecko, dzieci. Dziecko, dzieci, okej, dobrze. Są jeszcze jakieś dzieci, o których nie wiemy. Ile masz dzieci? Szczerze powiedziawszy, do jednego się przyznaję, a do drugiego nie. Wiesz co, to był jeden z większych policzków dla mnie. Próbowałem powstać, udało się powstać, ale niestety też niedawno był kolejny upadek. Dlaczego to się dzieje kolejny raz? Nie wiem. Ktoś powiedział, że mam za dobre serce, więc muszę mieć większą wytrzymałość. Wstrząsnęło mną to, że Ewa nie przyszła na spotkanie. Nie też. Jak się czujesz? Muszę dawać radę. Powiem ci tak. Macie w życiu przyjaciół. Ale macie też fałszywych przyjaciół. 10% to prawdziwi przyjaciele, na których nadal mogę liczyć. Mam tego dosyć. Powiedziałem, że dla mnie ten etap ma być początkiem nowego, lepszego życia. Udowodnić sobie przede wszystkim, że ja potrafię, że dam radę. Zbuduję coś nowego w swoim życiu i stanę jako inny Mariusz. Przeszedłeś przez gehennę. Można tak zostałeś, przepraszam, wykastrowany kilkukrotnie. Jak na ciebie patrzę, to myślę sobie, fajnie ubrany facet. Jak z tobą rozmawiam i ciebie słucham, mówię, kurczę, inteligentny gość. Tobie naprawdę niewiele potrzeba do tego, żeby stanąć na nogi i żeby wykorzystać tą ostatnią szansę. Tylko musisz się w końcu zabrać za siebie. Muszę. Na samego siebie i dla mojego psa.